60-lecie świętowała dziś Ochotnicza Straż Pożarna w podsajnańskiej Maćkowej Rudzie. W obchodach wzięli udział Bronisław i Anna Komorowscy, pierwsza para RP, którzy objęli honorowy patronat nad uroczystościami. Była msza święta, której przewodniczył ksiądz biskup ełcki Jerzy Mazur. Z okazji jubileuszu jednostka otrzymała sztandar, a strażacy medale i odznaczenia. Prezydent życzył druhom szacunku obywateli i poczucia sensu służby. Chciałem serdecznie wszystkim druhom strażakom podziękować, pogratulować, życzyć także tego, czym się cieszą na co dzień, szacunkiem współobywateli. Chcę życzyć również, abyście mieli to poczucie sensu własnej służby, wyrażającej się zarówno w walce z żywiołami, jak i może nie walce, ale braniem się za bary, także i z tym najtrudniejszym z żywiołów, jakim są charaktery ludzkie, jakie są także ludzkie przywary utrudniające współpracę. Serdecznie tego wam wszystkim życzę. A żeby coś zostało z tego wymiarze materialnym, to chcę wyrazić satysfakcję, że z tej okazji i Straż Pożarna w Maćkowej Rudzie wzbogaci się o pompę pływającą. OSP w Maćkowej Rudzie liczy sobie ponad 30 druhów. Strażacy nie tylko ratują życie i mienie mieszkańców, ale także aktywnie angażują się w życie społeczne miejscowości. Z uroczystej oprawy jubileuszu cieszył się Mariusz Terlecki, prezes OSP w Maćkowej Rudzie. To dla nas to jest bardzo dużo, nie? 60 lat straży w Maćkowej Rudzie i jest ciekawe, cały czas mamy co robić. Jeździmy do różnych zdarzeń, wypadków, pożarów, nie? I co jeszcze? Dzisiaj jest akurat takie święto nasze, nie? Gdzie zawita prezydent. Jesteśmy z tego zadowoleni, dumni, nie? Co tu jeszcze powiedzieć? I tak samo druhowie strażacy dzisiaj wszyscy uczestniczą z naszej jednostki tutaj. Pomagali w pracach, przygotowaniu do wszystkiego tutaj, nie? Tej imprezy. Jako jednostki to życzyli sobie, jak się mówi, najmniej pożarów, jakichś wyjazdów, nie? Szczęśliwych powrotów, jak to się mówi, nie? I nowego sprzętu. To jest też bardzo ważne, nie? Dla nas, dla jednostki, nie? Jakiś nowy samochód, ogólnie sprzęt taki do ratowania życia, nie? I w ogóle zagrożeń różnych.